Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam test tych oto zestawów do waksowania, czyli do woskowania, do robienia pieczęci woskowych. One są dostępne w Action. Tutaj jest instrukcja obsługi. Każdy z nich, tam są trzy różne zestawy, ja akurat mam ten zielony. Każdy ten zestaw składa się z takiej oto rączki drewnianej, trzech stempelków oraz trzech wosków takich na knotku. Ja myślę, że my sobie może tą lilijkę potestujemy, bo jest taka trochę tutaj z detalami. I tak, ja mam tutaj, słuchajcie, podkładkę taką kuchenną, silikonową. Ona jest z Biedronki. Uważajcie, bo to wszystko jest oczywiście gorące, więc polecam, wiecie, trochę uwagi. I tak, zacznijmy od porządnych testów, więc zacznijmy od tego, co jest w pudełku. Więc w pudełku mamy te takie woski z knotkiem, ja od razu mówię, że ich nie lubię. A tutaj, słuchajcie, dla porównania mam takie urządzonko, na świeczkę to działa. I tutaj sobie rozpuśćmy może ze dwa takie pastylki, mam dużo różowego, to do testów rozgrzejmy sobie, a nawet i ze trzy po prostu różowe. I niech one sobie tutaj spokojnie się rozpuszczają. To są woski, które kupiłam na AliExpress. Więc one się tutaj, widzicie, tam na spokojnie rozpuszczają. A ja już odpalam ten wosk. On się będzie musiał tutaj chwilę rozgrzać. No i tym woskiem niestety po prostu sobie trzeba nakapać na powierzchnię. Więc ja Wam proponuję kapać sobie na przykład na powierzchnię taką, albo właśnie coś silikonowego. Na pewno pod spodem fajnie, mam tutaj matę szklaną pod tym drewienkiem. I co jeszcze fajnego Wam mogę powiedzieć? Że no dobrze, żeby to nie trzymało temperatury. Tu można na przykład sobie dać papier pieczeniowy. I już Wam mówię, dlaczego nie lubię tych wosków, ponieważ zobaczcie, jak on bardzo powoli się topi. Nie da się naraz wylać większej takiej, wiecie, takiej kałuży, tylko po kropelce będziemy sobie tutaj tak to dziubać, delikatnie mówiąc. A przy takiej pieczątce, która jest dość spora, no chwilę to zajmie. Zamiast tej podkładki możecie sobie właśnie oddać papier do pieczenia, też się będzie ładnie od tego odklejały te pieczątki. No albo jak już będziecie wprawni w robieniu tych pieczęci, no to wtedy możecie je od razu na jakieś sznureczki, na jakiś tam finalny produkt, na którym chcecie tą pieczęć mieć już taką, wiecie, przylakowaną, przyspawaną. To wtedy nie będziecie się musieli bawić z jakimś używaniem klejów i tego typu rzeczy, żeby później tą pieczęć przyczepić. No, tu myślę, że jeszcze chwilę. No i widzicie, to wszystko trwa i tak naprawdę ta pierwotna kropla, która tam gdzieś nam spadła, to ona już pewnie dawno zastygła. No dobra, powiedzmy, ale śmiem twierdzić, że to nie jest wszystko. Może. To sobie od razu zgaszę. No i musimy poczekać tutaj chwilę do wystygnięcia, tak? To nie jest tak, że wiecie. Tutaj wiecie, zasady bezpieczeństwa są bardzo ważne. Ja pracuję w papierowym, wiecie, tutaj obrzeżach, więc dobrze było nic nie podpalić. Czekamy, aż to wystygnie, żeby tą pieczęć stąd ściągnąć. No i jest taka oto piecząteczka. Ja już Wam dam to na białym. No detale całkiem fajnie wyglądają. Natomiast już Wam pokażę, ile żeśmy tutaj zużyli tego wosku. To jest oryginalny wosk. A to jest ten zużyty. No i moim zdaniem trochę brakło, tak? Jeżeli byście chcieli mieć tak idealnie tą pieczątkę taką, wiecie, wylaną, piękną i tak dalej. No mi się akurat ten kształt nie podoba,
to, że tutaj jej brakło. Więc ja, słuchajcie, spokojnie dlatego preferuję to rozwiązanie, ponieważ ja sobie to spokojnie z powrotem tutaj wrzucę i spalę to po prostu jeszcze raz. I nie będę mieć problemu, tylko sobie to na przykład odłożę o tutaj. Ten efekt tu pozwala nam również na zabawę. I na przykład do tego efektu możemy sobie, o, dołożyć trochę czarnego brokatu. Słuchajcie, nie za dużo, troszkę. Potrzebujemy tylko jakieś mieszadełko, na przykład taki szpikulec, żeby ten brokat tutaj zamieszać w tym różowym. I teraz to sobie możemy, zobaczcie, wylać wszystko pięknie naraz. Zobaczcie, jak szybko to idzie. I tu już nie ma opcji, że coś w międzyczasie, wiecie, zastygnie albo coś. Upuszczamy tą naszą pieczątkę. I tutaj ja już widzę, że naokoło pięknie się to rozlało. Tak naprawdę tutaj już mogę sobie zdmuchnąć. Sorry za głowę. Zobaczmy, czy już nam to tutaj wystygło. Tutaj wiecie, nie ma pośpiechu. Jak chcecie robić dużo takich pieczątek na jakieś zaproszenia i tego typu rzeczy, to są filmiki na YouTubie, które pokazują, jak to zrobić. O, i tak wygląda pieczątka z elementami tutaj brokatu zatopionymi. Już Wam to pokazuję wyżej. Ja miałam tutaj... miejscami widać, że no to wszystko zależy od wosku, jakiego używacie, nie? Ale tutaj widać, że też ten kolor miejscami jest taki bardziej prześwitujący. Ale moim zdaniem wygląda całkiem fajnie. Jest tutaj podniesiony ten wzorek, że moim zdaniem jest ok. Bardzo dobrze go widać. Ja sobie chyba nawet zostawię i użyję do jakiegoś projektu. Natomiast jestem ciekawa, zużyjemy sobie teraz ten zielony, bo ładny kolor. I chciałabym zobaczyć te delikatne listeczki. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Więc ściągamy sobie ten silikonik. Zakładamy ten drugi. No i wiecie, takie coś zawsze można sobie uciąć i po prostu wrzucić do tej podgrzewaczki. Ale jak mamy taki cudowny zestaw, to spróbujmy z niego nakapać.
No dobra, powiedzmy, że to już. I zobaczcie, tak wygląda zielony z gałązkami. Już Wam pokazuję bliżej. Tutaj coś na dole, jakby trochę mu brakowało. Ale teraz pytanie, czy to było wystarczająca ilość wosku nakapana, czy po prostu no, sam ten silikon nie dał rady. No, ta gałązka po prawej stronie nie jest idealna. Przynajmniej moim zdaniem. Ale wiecie, to wszystko jest handmade, wszystko zależy od tego, ile wosku dacie, ile poczekacie i tak dalej, nie? Także tu macie jedną, tu macie drugą. Biorąc pod uwagę, że cały ten zestaw, macie trzy pieczątki razem z rączką, kosztuje niecałe 10 zł. Ja osobiście uważam, że warto, zwłaszcza jeżeli chcielibyście się pobawić i po prostu zobaczyć, czy robienie takich woskowych stempli, pieczęci, lakowanie tak naprawdę, czy to jest coś, co Wam się podoba. Dajcie znać, jeżeli chcecie więcej tego typu testów na moim kanale i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!